Dzisiaj mamy pandemię koronawirusa, ale przystąpiliśmy do absolutnie zdecydowanych i odważnych działań dla ratowania gospodarki, ale przede wszystkim dla ratowania miejsc pracy. Miliard złotych dziennie jest przekazywany polskim przedsiębiorcom po to, by ratować miejsca pracy, po to, by rodziny mogły normalnie żyć, ale przede wszystkim po to, byśmy szybko wrócili na drogę dynamicznego rozwoju, bo mamy ogromną szansę. Dzisiaj, mając to zagwarantowane bezpieczeństwo, mając szanse rozwojowe wynikające z realizowanych już inwestycji i z tych możliwości, jakie są przed nami, byłoby absolutnym grzechem i przekleństwem wobec przyszłych pokoleń, gdybyśmy tej szansy nie wykorzystali. Ja ją widzę. Polska potrzebuje inwestycji i tych małych, i tych wielkich. Trzeba je realizować, trzeba odwagi. Ja tą odwagę mam i dlatego proszę Państwa o wsparcie. Tak będę działał. Muszą być wynagrodzenia na poziomie takim jak w bogatych krajach na zachodzie Europy. W Polsce musimy żyć na takim samym poziomie jak tam. Do tego zdążamy. Tylko ja Państwa zapewniam, że u nas będzie bezpiecznie. Bo u nas nie ma obawy przed terrorystami i u nas nie ma obawy dzisiaj przed innymi zakłóceniami życia publicznego, takimi jak bardzo często występują dzisiaj w krajach Europy Zachodniej czy dalej. U nas jest kraj spokojny i bezpieczny. Ma dzisiaj zagwarantowane bezpieczeństwo militarne, ale sami także o nie dbamy. Modernizujemy polską armię, modernizujemy polskie służby, policję, straż graniczną, straż pożarną, także tą ochotniczą. Nowe wozy, nowe wyposażenie, to wszystko, co jest potrzebne, wzrastające wynagrodzenia. Chcę, żeby to wszystko toczyło się dalej i chcę, żeby przyspieszało. Wierzę w to, że Państwo rozumiecie, że my wszyscy tego potrzebujemy. Tego potrzebuje Polska. Szanowni Państwo, proszę nas o wsparcie. Proszę nas o to, byście mogli uzdrowani, by iść do tych wyborów. One są niesłychanie ważne. Już za dwa dni musi być rozstrzygnięcie. Proszę Państwa, miejmy tę moc, żeby brać ze sobą, namawiać, podwozić samochodem, żeby szli, żeby głosowali. Nasi bliscy, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, wszyscy. Wszyscy za Polską. Bardzo o to proszę. Korzystajmy z tego wielkiego demokratycznego prawa, ale i realizujmy ten w moim przekonaniu obywatelski obowiązek. Szanowni Państwo, z tego miejsca życzę Państwu na zakończenie dobrego i spokojnego weekendu. Za chwilę, dosłownie za chwilę będzie cisza wyborcza. Skończą się polityczne dyskusje. Proszę, żebyście mówili wszystkim tak. Usiądź, zastanów się, czy warto iść na wybory. Na pewno warto, bo decydujesz o Polsce. Ale zanim oddasz głos, pomyśl, jak zmieniło się i czy zmieniło się twoje życie pomiędzy 2015 rokiem a teraz. Jak żyło ci się przez 8 lat przed wyborem Andrzeja Dudy na urząd prezydenta, a jak żyło ci się przez te 5 lat, kiedy Andrzej Duda był prezydentem i kiedy realizował swoje zadania, które przyrzekł. Ja patrzę dzisiaj na Państwa z dumą, bo moje zobowiązania w większości zostały zrealizowane. Proszę jeszcze o czas na realizację tych pozostałych.